Najprawdopodobniej kojarzysz już metodę oddechową Wima Hofa, zwanego też człowiekiem lodu. Swój przydomek zyskał za sprawą swojej nieprawdopodobnej tolerancji na zimno, dzięki której zapisał się w księdze rekordów Guinnessa. Jednym z największych wyczynów Wima Hofa jest najdłuższa kąpiel w lodzie. Spędził zanurzony po szyję w kostkach lodu niemal 2 godziny. Jak sam mówi, swoje supermoce zawdzięcza częstej ekspozycji na zimno, technikom oddychania, jodze i medytacji. Dziś chciałbym Ci opowiedzieć o metodzie polegającej na zaprzyjaźnieniu się z zimnem, którą możesz połączyć z metodami oddechowymi i medytacjami znajdującymi się na naszym kanale. Nie obiecuję, że dzięki tym ćwiczeniom zaczniesz nagle bić rekordy świata, ale na pewno jest to coś, za co Twoje ciało będzie Ci wdzięczne. O co więc chodzi? O zimne prysznice. Ta prosta, choć dla wielu bardzo nieprzyjemna czynność, w niezwykle fascynujący sposób wpływa na nasz organizm i psychikę. Zacznijmy jednak od początku. Co dzieje się w Twoim ciele, gdy wchodzisz pod zimny prysznic? Gdy duża powierzchnia naszego ciała spotka się z zimną wodą, temperatura skóry szybko spada. Nasz organizm zaczyna bronić się przed wewnętrznym wychłodzeniem i ogranicza przepływ krwi w naszej skórze poprzez zwężenie naczyń krwionośnych. To powoduje delikatny ból oraz odrętwienie, które możesz już dobrze kojarzyć z wcześniejszych kontaktów z zimną wodą. W dalszej kolejności ciśnienie tętnicze krwi wzrasta, mimowolnie zaczynamy oddychać szybciej i głębiej. To zjawisko to hiperwentylacja. Coraz więcej tlenu zaczyna trafiać do pęcherzyków płucnych, natomiast ciśnienie cząstkowe dwutlenku węgla spada. Już po kilku sekundach nasze serce zaczyna bić szybciej. Ciało reaguje, jakby było w trakcie dużego wysiłku lub niebezpieczeństwa. To tak zwana reakcja walki lub ucieczki, która pojawia się wskutek szoku termicznego i pobudzenia przywspółczulnego układu nerwowego. Gdy odczuwamy te wszystkie zmiany, w naszym organizmie dzieją się równocześnie procesy na pierwszy rzut oka niezauważalne. Wzrasta poziom noradrenaliny oraz endorfin we krwi. Noradrenalina wspomaga pobudzenie, czujność i koncentrację. Natomiast endorfiny powodują odprężenie i uśmierzają ból. Działanie tych substancji, które wydzielane są w naszej przysadce mózgowej i nadnerczach, odczuwamy również po zakończeniu prysznica. To właśnie z tego powodu czujemy pobudzenie, a nawet euforię. Po kilkunastu minutach nasz organizm zaczyna wracać do swojego stanu pierwotnego. Jednak niezupełnie. W największym badaniu naukowym, w którym wzięło udział ponad 3000 osób regularnie praktykujących zimne prysznice, zaobserwowano, że osoby te korzystają w pracy ze zwolnienia lekarskiego 30% rzadziej. To tyle samo, co osoby, które regularnie uprawiają aktywność fizyczną. Oprócz wyższej odporności, amatorzy zimnych pryszniców wskazywali na wyższą produktywność i lepsze samopoczucie. Badania pokazują jasno, że regularne zimne prysznice to nie tylko zastrzyk dobrego nastroju i energii. Zimne prysznice obniżają w naszym organizmie poziom komórek prozapalnych, natomiast zwiększają ilość komórek przeciwzapalnych, takich jak makrofagi i neutrofile, które odgrywają bardzo dużą rolę w efektywnym funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz wspierają regenerację. Dodatkowo, ze względu na dużą gęstość receptorów zimna w skórze, zimny prysznic wywołuje przytłaczającą ilość impulsów elektrycznych z zakończeń nerwów obwodowych do mózgu, co może skutkować działaniem przeciwlękowym. Obcowanie z zimnem ma też niebagatelny efekt psychologiczny. Pozwala przekraczać swoje granice i radzić sobie z chwilowym dyskomfortem. Choć jak na razie nie rozstrzygnięto, co jest kluczowym mechanizmem odpowiadającym za pozytywne działanie zimnych pryszniców, to wiele wskazuje na to, że wpływają one korzystnie na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Co ważne,
Jak dotąd wśród zdrowych osób nie odnotowano żadnych negatywnych skutków polewania się zimną wodą. Jeśli więc nie masz przeciwwskazań lekarskich, nie cierpisz na choroby przewlekłe ani obniżoną odporność, polecamy ci sprawdzić, jak zimny prysznic wpłynie na ciebie. Korzyści widoczne są już po kilkunastu sekundach, więc warto zacząć na przykład od 15 sekund i powoli zwiększać długość ekspozycji na zimną wodę w kolejnych tygodniach. Przygotowaliśmy specjalne nagranie pomocnicze, które znacznie ułatwi ci twój pierwszy kontakt z zimną wodą. Spróbuj i przekonaj się na własnej skórze, że zimny prysznic potrafi dać większego kopa energii niż poranna kawa.